Cześć, witam na kanale Format C w kolejnym odcinku kursu Worda. Dziś opowiem Wam o stylach. Do czego służą style? Tak naprawdę dzięki nim możecie w łatwy sposób skonfigurować stylistykę całego Waszego dokumentu, tak aby był spójny, wyglądał profesjonalnie i w razie konieczności wprowadzenia zmian wyglądu dało się to zrobić w łatwy sposób. Mamy do dyspozycji kilka gotowych stylów, które w większości przypadków w zupełności wystarczają. Wykorzystamy sobie nagłówek pierwszy do ostylizowania rozdziałów oraz nagłówek drugi do ostylizowania podrozdziałów. Zaznaczamy tekst, wybieramy styl nagłówek pierwszy. Tutaj od razu zostały zastosowane wszystkie formatowania, które są zdefiniowane w nagłówku pierwszym. To samo robimy dla rozdziału drugiego, rozdziału trzeciego. Teraz ostylizujemy podrozdziały. Wybieramy nagłówek drugi. I tutaj również wybieramy nagłówek drugi. Style dają wiele korzyści również w samym przemieszczaniu się po dokumencie. Zauważcie, że przy nazwach rozdziałów pojawił się przycisk służący do zwijania i rozwijania sekcji rozdziału. To samo dotyczy podrozdziałów. Poza samą możliwością zwijania i rozwijania, możemy również nawigować po nagłówkach w dokumencie. Wejdźmy teraz w funkcjonalność Znajdź i wybierzmy zakładkę nagłówki. Tutaj mamy pogląd wszystkich nagłówków pierwszego i drugiego poziomu w dokumencie. Klikając na przykład na rozdział drugi, zostajemy automatycznie przeniesieni w tą część dokumentu. Tak samo jest dla podrozdziałów. Aby zmodyfikować wygląd naszych rozdziałów, wybieramy styl nagłówek 1, klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i wybieramy Modyfikuj. Możemy tutaj zmienić nazwę naszego stylu, zmodyfikować kolor czcionki, wybierzmy sobie tutaj pomarańczowy i rozmiar czcionki ustawmy na przykład na 20. Tutaj mamy podgląd tego, jak będzie wyglądał nasz rozdział po modyfikacjach. Dodajmy jeszcze podkreślenie i kliknijmy OK. Jak widać, zmiany zostały zastosowane dla wszystkich rozdziałów w dokumencie. Możemy definiować również nasze style, które będą reużywane podczas tworzenia dalszej części dokumentu. Rozwijamy menu i wybieramy opcję Utwórz styl. Nadajemy nazwę naszego stylu, mój nowy akapit i klikamy Modyfikuj. Tutaj definiujemy wszystkie formatowania naszego tekstu, jakie mają być używane w naszym stylu. Ja wybiorę sobie tutaj rozmiar czcionki na 12 i czcionkę pochyłu i klikamy OK. Tutaj od razu mój styl został zastosowany do tego fragmentu tekstu. Mogę ustawiać również tą stylizację dla kolejnych akapitów. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć.